Tego jeszcze nie było, jeszcze nie zaczęliśmy, a już brawa. Chcesz wody? Mam wody, tak, dziękuję. Dziękuję. Możemy zaczynać? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kawiarence Piosenka o Porcelanie. Dzisiaj mamy wieczór szczególny. Ptak wraca do gniazda. Igor Nazaruk, witaj. No, to jest święto dla Sejneńszczan, bo te ptaki z naszych gniazd wylatują i po całym świecie się rozlatują, a jak wróci, to już jest święto, widzisz? Więc chciałbym, Igorze, żebyśmy porozmawiali o twoich lotach i o gnieździe też, z którego wyleciałeś. Mamy dzisiaj też taką szczególną możliwość, że będziemy mogli obejrzeć wspólnie film zrealizowany przez Igora razem z Magdą Felis, która jest też z nami tutaj. Witam ją serdecznie. Bardzo witam, Magdo. Dzień dobry, Magda. Film Granice, ale proponuję, żebyśmy rozpoczęli, zanim przejdziemy do samego filmu, bo to nie film będzie dzisiaj bohaterem, tylko jakoś jednak Igor. I poprzez ten film, nie wiedziałeś o tym, ale to taka niespodzianka. Coś przeczuwałem. Że wszyscy jesteśmy strasznie ciekawi ciebie, tego jak myślisz dzisiaj, gdzie jesteś, co się z tobą działo i co cię do nas sprowadza tutaj, więc chciałbym, żebyśmy więcej o tym porozmawiali. Wielu z nas spotykało cię gdzieś tam po drodze, jakieś wieści dochodziły z dalekiego świata, ale musimy to sobie jakoś opowiedzieć, Igorze. Wiesz, na początku chciałbym, zanim przejdziemy do filmu, żeby ten twój portret taki, żebyśmy naszkicowali, zarówno dla tych, którzy dobrze ciebie znają, jak i tych, którzy po raz pierwszy cię tu dzisiaj spotykają. Gdzie jest twoje gniazdo? Jakbyś je miał określić? No wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze myślę o sobie, że jestem z Sejn. Nigdy nie myślałem o sobie, że jestem z Warszawy, z Torunia, z Białegostoku, z Barcelony. Zawsze jestem z Sejn. Tak. I jak mówisz to ludziom gdzieś w tej Warszawie czy w Barcelonie, to... To są takie czasy, że wszyscy wiedzą, gdzie są Sejny i co to są Sejny. Naprawdę? Oczywiście. Czyli to mówisz raczej z dumą taką, tak? Ja. Z pewnością, że nie mówię o anonimowym miejscu. Aha. Mhm. A jakbyś spojrzał na ten swój czas w Sejnach, gdzie wzrastałeś, co było takiego najważniejszego? Co jest, jakbyś miał powiedzieć imię tego miejsca? Mikołaj. A możesz więcej dodać? Mikołaj to mój dziadek, to jest
ojciec mojego taty. To jest człowiek, który jestem pewien, że mnie ukształtował i który mi tę drogę jakoś wyznaczył. Aha. Pamiętam go siedzącego latem, zwłaszcza Jurek mnie czasem, tata twój, zabierał na działce, w ogródku, przy altanie. To był w jakimś sensie człowiek pogranicza, no, nie? Wydaje mi się, że bardziej z pogranicza chyba być nie może. Nie może. A co byś o nim powiedział najważniejszego? No on mi ten świat narysował. To był człowiek, który miał zawsze wspaniałe historie do opowiedzenia. Te historie też mnie jakoś ukształtowały. Który zabierał mnie zarówno w podróż taką prawdziwą, jeździliśmy do Choroszczewa, do miejsca, z którego on wyruszył. A gdzie to? To jest okolice Milejczyc, Siemiatycze, te strony. On stamtąd wyruszył jako, znaczy jego ojciec, czyli pradziadek Kasjan, wyruszył stamtąd, uciekając przed Niemcami, jako bierzeniec, jeden z milionów ludzi, którzy uciekali. Tak. Trafił do wsi Kamionka pod Moskwą, z której wrócił później. Tak. Tylko że kiedy wrócił, to już nie było domu. Musieli zaczynać wszystko od początku. I wydaje mi się, że ta mityczna jakaś podróż jest ciągle we mnie. Tak. Ja ciągle gonię, pędzę, szukam. Tak, mieliśmy tutaj, wiesz, spotkanie z Anetą Prymaką Onikrz o bierzeństwie, o tej jej książce i całych losach. Troszkę takie odkrywane dopiero teraz, przemilczane przez wiele lat dziedzictwo pamięci, tragedii, bólu. I dziadek dotarł wtedy do Sejm, tak? Nie, to jeszcze inaczej. Wcześniej studiował w Cieszynie rolnictwo. Był specjalistą w tej dziedzinie. Jest jakaś taka historia, która nie wiem do końca, czy jest prawdziwa, czy nie, ale on podobno dostał kasę na to, żeby kupić byka. Czy ja dobrze opowiadam to? No, ale poznał w międzyczasie babcię. I kupił pierścionek. Tak, tak. Więc prawosławny, dosyć dobrze wykształcony chłopak poznaje dziewczynę. Ja tak sobie tak oczywiście wyobrażam. Zakochują się. Tam trochę w tej rodzinie u babci to było postrzegane jako mezalians. Jako taka, no nie do końca to było dobrze postrzegane. Tak. Ale oni całe życie przeżyli ze sobą. Najpierw trafili do Olecka i tam też trafiła rodzina mojej mamy, a później kiedy tutaj w Sejnach zaczęto budować powiat, to trafili obaj do Sejn, zostali tutaj po prostu przeniesieni, wysłani na to, żeby budować tutaj porządek. Czyli taki mit podróży z jednej strony, że szukasz na nowo swojego miejsca, wysadzony z siodła, prawda? Gdzieś historia go wyrzuciła i jesteś w drodze. To jest coś, co gdzieś masz w sobie. Co jeszcze z dziadkiem Mikołaja? No wspaniały język, wspaniała polszczyzna. Taki miks tego po prostu z rosyjskim. Tak. Bardzo przeklinał, bardzo, naprawdę. To po prostu uszy więdły. Ale on to robił z taką, nie wiem jak to nazwać nawet. No, mam wrażenie, że nikomu to nie przeszkadzało tak naprawdę. Mam wrażenie, że to było tak jakby przypisane tej ekspresji. Ja to też tak pamiętam, ale od razu mówię, że wiele rzeczy być może jest już jakąś taką warstwą wspomnień, historii i tych takich gadek, gawędek, tych wszystkich rodzinnych spotkań, a ja byłem małym chłopcem, kiedy dziadek zginął. Tak. Też w takich okolicznościach bardzo smutnych, bo został potrącony
przez milicyjny, bo to jeszcze była, czy to już była policja? Policja była. Już tak? Policja. Mhm. My wtedy byliśmy z moją siostrą na takich koloniach zdrowotnych, takim sanatorium. Mhm. I nie wiedzieliśmy nic o tym, że dziadek nie żyje. I pamiętam, jak przyjechał tato z mamą. Ojciec przyjechał w takim długim czarnym płaszczu po nas. Pamiętam, że miał takie długie czarne włosy. I przez całą drogę, wracaliśmy całą noc pociągiem, nie powiedzieli nam nic. I pamiętam, że jak przyszliśmy do tego domu na Koziarkę, mhm. jego nie było, to nigdy w życiu już później nie poczułem takiego braku. Mhm. Fizycznie czułem, że go nie ma. Wszystko mhm. się zmieniło. Mhm. Naprawdę, to był taki, myślę, że jakoś mnie to uformowało też, że go nie ma. Był i całe życie znikło. A jakbyś dziadka spytał, pewnie go o to nie pytałeś, ale jak myślisz, jaka jest jego tożsamość, to co on by odpowiedział? Kim jest? Ja nie wiem, czy on w ogóle się zastanawiał. On był swój. Nie wiem, czy on się zastanawiał nad tym. Nie pytałem go, nie mogę tego powiedzieć. W ogóle się kiedyś takich pytań nie stawiało. Nie. No dobrze, troszkę się... Jesteś w takiej sytuacji jak na Kronikach Sejneńskich. Siedzą dziadkowie i mówią tak czy nie. Dobrze mówię, czy nie. I jeszcze o ten bagaż chcę cię spytać. Co wywiozłeś z Sejn, jak pojechałeś w świat? Co miałeś jeszcze w bagażu? No miałem wielki, ogromny świat, potężny kosmos, który dostałem od was, czyli od ośrodka, od fundacji. Ale też ogromne jakieś takie, jakąś taką pewność siebie, którą dostałem od rodziców. Od ojca, z Domu Kultury. Mhm. Ten okres podstawówki to był czas, kiedy robiliśmy teatr prawdziwy. Występowaliśmy w telewizji, jeździliśmy na Woroniczą, do studia, robiliśmy jakieś rzeczy. Później był zespół rockowy. I w ogóle z którego zostałem wyrzucony, bo już byłem wtedy rock'n'rollowcem. Tak. I to mi zostało do tej pory. Aha. A później to była ta cała wielka sprawa z wami. Pamiętam, że byłeś w tej pierwszej generacji Teatru Sejneńskiego. Grałeś w Dbuku Anskiego. A potem była ta wyprawa na Białoruś. O to chcę cię spytać, wiesz, dlatego, że jak myślę o twoich filmach, które poznałem, sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi, jaki traktujesz ludzi, że być może to jest jakaś szkoła, która z tej wyprawy, z tej pracy z Polakami na Białorusi wtedy, pamiętasz tą podróż? Waszą? Zdecydowanie, tak. Mhm. Myślę, że to jest jakieś ziarno, które owocuje teraz. Jestem tego pewien. To skupienie, ten sposób właśnie takiego wysłuchania, no nie wiem jak to inaczej, to na pewno dzięki tobie Małgosiu, dzięki Wojtkowi, dzięki tobie Krzysiu, to wyście nas tego nauczyli i myślę, że ta ciekawość świata, no, to jest to. Tak. I też takie ciągłe, nie wiem czy to naiwność czy ciekawość, ciężko to rozgraniczyć, ale ja jestem ciekawy świata, ludzi, ciągle, to mi nie przeszło. Grałeś wtedy na cymbałach, pamiętam, wracasz czasem do cymbałów? No właśnie miałem kilka dni temu niesamowitą historię, bo tak się złożyło, że jesteśmy sąsiadami Jacka Klejfa, tak. Legendarnego barda Solidarności, tak. Później Orkiestra na Zdrowie, tak. Który jest też mężem Basi Mechowskiej-Klejf. Z którą rozmawiałeś o Edelmanie. Tak. Tak. Asystentki prawej ręki Edelmana. No i właśnie pojechaliśmy sobie ostatnio na rowery i trafiliśmy akurat na próbę Orkiestry na Zdrowie, gdzie były białoruskie cymbały, gdzie był mój mistrz Słoma, Jacek Słoma. Tak. Wspaniały bębniarz, legendarny. No i tak sobie usiadłem na sekundkę do tych cymbałów, okazało się, że pamiętam, że tego się nie zapomina, jak jazdy rowerem, może oczywiście nie gram
Ja chyba nigdy nie grałem jakoś wyjątkowo dobrze. No wtedy nam się wydawało, że super. Mnie również. Aha. To były, ja przypominam Państwu, same początki. Jeszcze nie nazywało się orkiestra, tylko to była kapela klezmerska, która zrodziła się w spektaklu Dybuk, bo trzeba było grać do wesela. I Igor był jankielem, to znaczy grał na cymbałach w tej kapeli. Jedziesz, dobra, jedziesz, masz te rzeczy wszystkie w bagażu i ruszasz w świat. I błąkam się, nie mogę znaleźć swojego miejsca, szukam, pracuję fizycznie, param się po prostu takich rzeczy. Ciężko pracuję. I dopiero naprawdę, tak naprawdę wydaje mi się, że jakieś 10 lat temu pyk. Znalazłeś ścieżkę. Tak, tak. Swoją. I okazało się, że rzeczywiście no nie miałem innego wyjścia. Muszę opowiadać historię, muszę pisać, muszę dalej to, tak. Muszę słuchać, muszę mówić. Ale chciałbym się przy tym, no nazwijmy go troszkę takim zbłąkanym okresie twojego życia, bo to trochę trwało. Ja pamiętam, takie wieści dochodziły, a Igor no gdzieś coś tam pogubił się albo ciężko jest, a jakiś Toruń i filozofia na początku była, potem różne inne miejsca. Co, jakby powiedz o tym więcej, to znaczy było źle? Mam wrażenie, że było ciemno? To należy, znaczy ja nie wiem, co to znaczy ciemno. Nie, nigdy nie poczułem, żeby było jakoś tak, żebym już nie wiedział, co robić. Ale doświadczyłem różnych rzeczy, tak, to prawda. Bardzo szybko zostałem ojcem w wieku 21 lat. Tak. Bardzo szybko miałem złamane serce. No to wszystko było jakieś takie intensywne, to prawda. Ale nie mogę powiedzieć, żebym był zagubiony jakoś, że już nie wiem w ogóle co, jak i gdzie. Nie. Musiałem tego doświadczyć. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to ja. Tak. Bo wiesz, pytam o to dlatego, że czasem słuchając ciebie, jak pracujesz, rozmawiasz z ludźmi, to, że oni się przed tobą tak łatwo otwierają, musi też wynikać z tego, że oni też czują, nie tylko, że jesteś fajny facet, ale że sam coś przeszedłeś, że możesz ich rozumieć też w ciężkich chwilach, rozumieć człowieka, który nie ma gładko, wiesz, i super. I że to nie jest tylko twoja ciekawość, tylko to jest też coś, co masz w sobie, chciałbym jako wierzyć, doświadczenie. Że tak jest. Chciałbym wierzyć, że tak jest, bo rzeczywiście ludzie opowiadają mi niesamowite rzeczy. I ten moment, pamiętasz go, kiedy mówisz to, że nagle poczułeś, że masz, że chwytasz tą nitkę Baltazara, pamiętacie? Nie wiem, czy to była też jakaś taka świadoma decyzja, bo wydaje mi się, że no ja trafiłem do Gazety Wyborczej. Trochę przypadkiem, trochę nie przypadkiem. Wydaje mi się, że nie ma przypadków na świecie, więc... Ale to nie było tak, że przeszedłem jakiś bardzo trudny staż, czy... Ja tam trafiłem najpierw jako taki człowiek, który obdzwaniał warszawskie kluby, żeby dowiedzieć się, jaki jest ich line-up na najbliższy tydzień, więc moja praca polegała na tym, że dzwoniłem do wszystkich możliwych warszawskich miejsc, żeby się dowiedzieć, co tam u was. A później trafiłem do newsroomu i to był już taki, to była głęboka woda. I myślę, że to też dzięki wam, bo wcześniej znałem to skupienie, ten rodzaj pracy, tego takiego oddania się. Temu, co się robi. I to mi pomogło na pewno. Ale też nie było łatwo. Też nie było łatwo. To był 3-letni hardcore. Bo newsroom, powiedz więcej, to jest po prostu, że wchodzisz jakby w same oko cyklonu. Tak, to jest gniazdo szerszeni. To jest miejsce, w którym, do którego spływają informacje z całego świata, które trzeba bardzo szybko filtrować i puszczać dalej. Bo to jest jednak gonitwa ciągle na to, kto pierwszy coś sprzeda. Tak, tak.
I jesteś też na froncie, jesteś wysyłany. Tak, jestem gdzieś, wysyłany pod krzyż. Jest akcja, gdzie się coś dzieje, tak, gdzie jest ostro, gorąco. Gdzie jest Smoleńsk, gdzie tak, jest te pierwsze miesięcznice. Mm-hmm. Ale też takie tematy, które mam wrażenie, że ja im przyniosłem i mm-hmm, bardzo jestem z tego dumny. Mm-hmm. Bo zaufali mi, że to jest ważne. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak na przykład? Jak na przykład dostęp do medycznej marihuany. Mm-hmm. Tak, pamiętam twoją rozmowę z takim człowiekiem, którego leczyła marihuana. Tak, ja zrobiłem taki cały cykl rozmów z pacjentami, którzy nielegalnie gdzieś tam na czarnym rynku pozyskują marihuanę i leczą się nią i mają niesamowite wyniki. Mm. Między innymi pierwszego takiego lekarza, o którym być może słyszeliście, pana Bachańskiego, doktora Bachańskiego, tak, który zaczął leczyć małe dzieci, co było po prostu nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Mm. I niesamowite, naprawdę niesamowite efekty, wyniki, a jednocześnie ogromny, wielki opór z jednej strony społeczny, a z drugiej strony systemowy. Ta. I to była taka... No pierwszy raz też miałem do czynienia z takim właśnie systemem. Odbiłem się od niego, miałem na własne oczy obraz tych ludzi, którzy po prostu z jednej strony wiedzą o tym, że popełniają przestępstwo, mhm, bo z drugiej strony wiedzą, że to im pomaga. Nie mogą pójść do lekarza, aby się poradzić, bo takich lekarzy nie ma. Lekarze z jednej strony gdzieś tam po cichu mówią, może spróbujcie tej marihuany, albo może olej, albo susz, ale jakby co, to nic ode mnie nie wiecie. Tak. Mm. Bardzo smutne też tam były historie właśnie związane z tym brakiem dostępu do leków. Łącznie z tym, że na przykład śmierć. Mm-hmm. Tak, więc to jest ten hardcore, to znaczy konfrontujesz różne bardzo bolesne strony rzeczywistości. Mówisz system, czyli coś, co trzeba, co istnieje jako jakaś aporia taka, która ludziom nie pozwala się przebić do różnych dobrych rzeczy i muszą sobie głowy na tym rozbijać. I ty jesteś w tej sytuacji człowieka, który ma dać temu świadectwo, ma jakby przenieść to w sferę publiczną, nadać komunikat. Pamiętam takie twoje telefony do mnie w którymś momencie. Pamiętasz, kiedy pytałeś się, bo nie byłeś pewny, pamiętam, robiłeś taki reportaż chyba o obozie pod Warszawą, tak, dla imigrantów, prawda? I tam był wielki konflikt ze społecznością lokalną. I trzeba było jakby ogień z wodą pogodzić, bo z jednej strony jakby słuszne lęki ludzi, słuszne, niesłuszne, no ale lęki prawdziwe, że tak powiem, może niesłuszne, ale prawdziwe, a z drugiej strony ta tragedia tych imigrantów. I znajdowałeś się jakby w takiej sytuacji, ja chcę, żebyś o tym trochę powiedział, między młotem a kowadłem, to znaczy, że musisz podejmować jakieś decyzje, musisz pójść na ryzyko i nie wiesz do końca, czy nie skrzywdzisz kogoś na przykład, prawda, czy nie przekroczysz jakiejś granicy, która może być granicą zranienia kogoś. Tak. To był jeden z trudniejszych tematów w ogóle, który podjąłem. Tak postaram się wam go przybliżyć. Niedaleko Góry Kalwarii jest szkoła integracyjna, do której prócz polskich dzieciaków z okolicznych wsi chodziły dzieciaki czeczeńskie. Wzorowy program prowadzony przez bardzo ambitną panią dyrektor. Na tyle wzorowy, że przyjeżdżali ludzie z Francji, żeby się uczyć, jak to integrować właśnie te społeczności. Ale w pewnym momencie tam się po prostu zwykły konflikt między dzieciakami odbył. Zwykły w autobusie, dzieciaki się poszarpały. Czeczeńskie dziecko zadzwoniło do swojej mamy, że jest jakiś kłopot. Mama wyzwała kuzyna krewkiego. Kuzyn krewki wpadł, nie znał polskiego, do tej szkoły. Zaczął coś wykrzykiwać. Pech chciał, że w tym czasie w szkole byli rodzice, którzy są bardzo mocno związani z ONR-em.
bo w ogóle to, te okolice Warki, Góry Kalwarii to takie zagłębie ruchu narodowego i tak. tego takiego czegoś, co w tym momencie obserwujemy na ulicach. Sprawa została nadmuchana do takich, jakby do takiej wielkości, że lokalna społeczność napisała list do ówczesnego ministra Waszczykowskiego z prośbą o to, żeby szkoła została zamknięta, gdyż no i właśnie nie było żadnych konkretnych historii, które mogłyby świadczyć o tym, że Czeczeńcy zagrażają tej lokalnej społeczności. Kiedy pytałem, ale o co chodzi? No to słyszałem na przykład, no łażą tutaj, samochodami jeżdżą, no chodzą tutaj w ogóle, ja nie wiem po co oni tutaj chodzą, gdzie oni tutaj łażą. Tutaj kogoś porwali niby, ale nie wiadomo kogo, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, ale to wszystko puchło. I starałem się jakoś to pokazać. To nie jest wesoła historia, bo niestety ta szkoła już nie istnieje, nie funkcjonuje. Dzieci z tego ośrodka, ośrodek znajduje się w jakimś byłym wojskowym ośrodku dla takim niby wypoczynkowym, ale straszne warunki, bo to ogrodzone drutem kolczastym, takie współczesne getto. Oni sobie z tym nie poradzili. No i niestety dochodzę w tym filmie do źródła. Okazuje się, że za tym wszystkim stoi ojciec tego chłopca, który został tam w tym autobusie poszarpany, który okazało się, że był żołnierzem, najemnikiem w Bośni w czasie wojny. I tam przeżył jakąś traumę. On mi to o tej traumie opowiedział. Ale jednocześnie chciał ich stawiać pod murem i strzelać do nich. To jest ten hardcore, o którym mówisz, jest ten newsroom. Ale przychodzi taki czas, a przynajmniej równolegle, nie wiem, kiedy emancypujesz się troszkę jako człowiek, który może podjąć własne projekty i kreować swoją drogę, wybierać to, o czym chcesz zrobić film, czy czym się chcesz zająć, prawda? To przychodzi taki moment, zaraz taki film zobaczymy, jeden z twoich, ale jakbyś ten moment określił, bo to rozumiem, że to jest praca, że tam cię wrzuciło życie, że jak sam powiedziałeś, wiele było w tym przypadku. Ja pamiętam też twoje początki, kiedy ty jakieś dawałeś porady, jak potrawy przygotowywać. Tak, tak. Miałeś tak. Ale to mi zostało. To jest w ogóle to. Aha. Bardzo dziękuję mojej mamie. To ona, to ona jest temu winna. Tak. Ja strasznie lubię gotować. Strasznie lubię karmić, gościć. I wydaje mi się, że w tym jedzeniu jest naprawdę historia zapisana. Aha. No ale to już był soft, prawda? Tak, to był soft. Chociaż nie do końca, bo to nie do końca, bo miałem taki ambitny plan i pomysł, który zrealizowaliśmy. To się nazywało partyzantka kuchenna. Tak. I polegało na tym, że raz w tygodniu zapraszaliśmy na kolację do domu ludzi. I zasada była taka, żeby na trzydaniowy posiłek nie wydać więcej niż 5 zł. I przez rok co środę mieliśmy pełną chatę gości. Tak. I była kombinacja. Aha. Była kombinacja. Trzeba było wiedzieć, o której godzinie pójść, na jaki bazar, żeby kupić coś. Żeby gdzieś tutaj coś. Pisałem o tym. Dostawałem papierowe listy, załapałem się na to od swoich czytelników. To wspaniałe, naprawdę. A teraz to jest bardzo modne i to jest teraz taki ten minimalizm, ten niemarnowanie głównie. To mnie bardzo jakoś porusza. Marnowanie jedzenia, marnowanie żywności. Uważam, że to jest wielki problem. Ale ja brałeś, bo były też takie akcje, że tam z tych wielkich, wiesz, restauracji się wieczorami brało. To w Barcelonie się z tym spotkałem. Aha. Ale tutaj nie. Tutaj raczej, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Boże, jak to się nazywa? No generalnie chodzi o to, że jest społeczność, głównie w dużych miastach, ludzi, którzy
mają obcykane śmietniki wielkich sieci handlowych, do których wyrzucane są na przykład delikatnie zgnieciony jogurt. Nie zdajecie sobie sprawy w ogóle, ile marnujemy jedzenia. To jest. Nie chcę teraz podawać liczb, bo nie pamiętam, ale to jest, to są potężne, wielkie góry jedzenia. Ale chcecie zapytać, Igorz, o ten moment, kiedy jakby powiedzmy sobie, że jesteś bardziej na swoim, masz już jakieś doświadczenie, zdobyłeś zaufanie, możliwości działania i wtedy sobie tak to wyobrażam, że zastanowisz się, ale co tak naprawdę byś chciał zrobić, co ja bym chciał, w którą stronę pójść, jakiego wyboru dokonać, jak o tym myślałeś, co cię naprawdę tak ciągnęło w tym wszystkim, za czym najbardziej tęskniłeś? Ja w ogóle nie jestem miastowy, to odkryłem już jakiś czas temu, że bardziej interesuje mnie polska prowincja i te wszystkie gminne, powiatowe historie niż Warszawa. Warszawa, ja też się załapałem na taką gorącą jakby polityczną sytuację w Polsce i byłem na pierwszym froncie tego wszystkiego, kiedy, może bez polityki, ale kiedy obecna władza doszła do władzy, kiedy kształtowały się te pierwsze ruchy uliczne, polityczne, mam na myśli na przykład Obywateli RP, tych często radykałów, którzy tak głośno z wykrzyknikiem mówią, że nie chcę politykować, ale wiecie, o co chodzi. I ja mam wrażenie, że troszeczkę też przypłaciłem to jakąś, może nie zdrowiem, ale bardzo mnie to jakoś dotknęło, ta sytuacja, ta bezsilność na przykład obywatela w relacji z państwem. To jak, nie chcę używać jakichś wielkich słów, no ale jak na przykład zabrania się wejścia do Sejmu, gdzie Sejm był otwarty zawsze. Jak na przykład. Mówisz o niepełnosprawnych na przykład. Nie, tak? Mówię o dziennikarzach. Aha, nawet o dziennikarzach. No tak, no przecież była blokada mównicy i później był zakaz. My przez dwa, trzy miesiące nie mogliśmy wejść do Sejmu. Mimo tego, że mieliśmy wejściówki, ja zostałem z tego Sejmu raz wyniesiony. Bo zostałem tam wysłany na jakąś konferencję prasową i przypadek. Trafiłem na taki malutki, spontaniczny protest obywatelski, gdzie dwóch panów rozwiesiło biało-czerwoną flagę na terenie Sejmu i zaczęli wznosić hasła konstytucja, 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 czyli tam wolny Sejm. Nie myśląc, bo to też jest bardzo ciekawy okres w ogóle w funkcjonowaniu mediów, kiedy na przykład telefon zastępuje ci wielką kamerę i kiedy możesz nadawać na żywo i oglądać się na przykład 5000 osób. Więc ja nie myśląc wyciągnąłem ten telefon i zacząłem to relacjonować. No, taka moja praca. No i zostałem z tego Sejmu siłą wyniesiony. I poczułem wtedy, że coś jest nie tak, że tu już jest, już jest za daleko. Później bardzo podobną historię przeżyłem w Puszczy Białowieskiej. Co było takim też w ogóle. Tak jakbym trochę słyszał o tym, ale nie do końca sobie zdawał sprawę, że to tak może wyglądać. Nie zapomnę tego, kiedy przyjechałem pierwszy raz. Byliśmy tam jako pierwsi. Mieliśmy dobre układy z Greenpeace'em i z takim nowym ruchem, który się w tej puszczy kształtował. I nie zapomnę tego, jak zobaczyłem ten wspaniały, ogromny, dostojny, katedralny las, wycięty, że wycięty, bo te maszyny, które tam wjechały, oprócz tego, że wycięły, to zdewastowały praktycznie całą ściółkę, to wszystko, co ten las ma w sobie. Tak. I poczułem w ogóle, że wow, nie, 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 tak to nie może być.
Pamiętam twoją rozmowę z Janną Pawluśkiewicz wtedy, z tego czasu, prawda? Tak. Tą jedną z tych, które wtedy ten protest tworzyły w Puszczy. Igorze, bo chcę, żebyśmy teraz przeszli do tego filmu, czyli to jest, bo powiedz, ten film, który teraz wybraliśmy na ten wieczór, to jest to, co naprawdę chciałeś robić, tak? To nie jest z polecenia szefów redakcji i tak dalej. To jest wasza z Magdą tak, że idea. Wydawcy Gazety Wyborczej na stulecie niepodległości ogłosili konkurs na 5 wielkich opowieści. Tak to się nazywało. My sobie wymyśliliśmy, żeby objechać Polskę dookoła. Nie udało nam się tego zrobić ze względów, jak zawsze, finansowy, ale udało nam się w wyjątkowym momencie pojechać wzdłuż granicy z Rosją, bo wydawało nam się, że to jest ten taki najbardziej w tym momencie może gorący i taki, że tutaj możemy zobaczyć, kim tak naprawdę jesteśmy te 100 lat po, bo niby w cieniu, niby strach, ale czy na pewno. Wyruszyliśmy w okolicach Braniewa, dojechaliśmy w okolice Gołdapi. Tak. Nie mieliśmy planu, chcieliśmy jechać wzdłuż granicy i chcieliśmy wam tak naprawdę wysłać pocztówkę z 2018 roku. Taką, nie mieliśmy żadnych takich ambicji, żeby portretować jakiś problem. Chcieliśmy się spotkać z ludźmi i pogadać, jak wam się żyje. Tak. Co tam u was słychać? Czy się trochę tej Rosji boicie, czy raczej nie? Gdzie zabieracie dziewczyny na randki? Tak. To co, zobaczymy. Tak, zapraszamy państwa teraz do obejrzenia projekcji, a potem sobie o tym jeszcze w dalszym ciągu porozmawiamy. Proszę tak usiąść, żebyście państwo mieli jakiś komfort zobaczenia obrazu. Można się poprzesuwać, jeżeli byłoby trudno. Gdzie ty mieszkasz? Ja mówię, mał tajny. Gdzie? Kurwa, gdzie? Zawsze się śmieję, że tutaj, zaraz, jak się kończy mał tajny, no. Jest wielki spadł w dół. Tak. No. Czarna dziura wielka. No. To jest dosłownie koniec świata. Ja tu mówię sobie, to jest ruskie techno. Tak, tak. Ostatnia scena jest taka, że jedziemy na przejście graniczne z Rosją w Gołdapi, które jest, to było w zeszłym roku jeszcze, wtedy ten mały ruch graniczny był zamknięty, co bardzo, bardzo odbiło się negatywnie na lokalnej społeczności, bo wcześniej, no wiecie jak jest przy granicy, no, mrówki, małe interesy, mały... Można było trochę pohandlować. I ten obrazek, który jest na początku filmu, te takie zardzewiałe rowery, które nie wiem, czy zwróciliście uwagę, one stoją tam na tej granicy. Ale tak, siądźmy już normalnie, dobrze. Dobrze, tak? Bo już nie będziemy oglądać. Pozostawione tak, jakby tam się zatrzymało, zatrzymał czas. Te rowery to tak jak takie
owady zatopione w bursztynie, tak, pokazujące właśnie ten moment zatrzymania. Podobno teraz, od 1 lipca, można znowu przekraczać tę granicę i podobno potężne zainteresowanie właśnie tej lokalnej przygranicznej kaliningradzkiej społeczności. Już 5 tysięcy wiz bezpłatnych zostało wydanych od 1 lipca. Taką informację słyszeliśmy wczoraj, więc bardzo, bardzo się cieszymy ruszyło. I dziękujemy. Bo tak, wspominasz tam nawet w filmie, jak usłyszałeś, że on był pracownikiem, ten księgowy PGR-u, to mówisz, a co, taka Arizona była, tak? I to mi się przypomina, pamiętacie państwo ten film Arizona? To jest film, który, który ciągnął się za nami przez całą tę podróż. Tak. I też bardzo, bardzo nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek ten film porównał do Arizony. Znaczy porównał, ale na zasadzie biegunowo-przeciwstawnej, myślę, tak? To jest ciekawy kontekst dla tego waszego filmu, bo my jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego reportażu telewizyjnego, który po prostu pokazuje takie piekiełko prowincji, powiedzmy, gdzieś tam czy ówdzie. Ten Arizona film był rzeczywiście przerażający, ale zdaje się, że też wyrządził krzywdę. Tak, wyrządził krzywdę tym ludziom i spotkaliśmy się na przykład z takim wspaniałym sklepikarzem w przygranicznej wsi. Pamiętasz, jak się nazywała ta wieś? Który, to było niesamowite, bo w ogóle znał moje teksty, czytał Gazetę Wyborczą, był Ukraińcem, był właśnie jednym z akcji Wisła, jego rodzice. I kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać, to on mówi, że on nie chce, żeby znowu była taka Arizona, że ten film naprawdę w bardzo wielką krzywdę zrobił. Zresztą był kręcony w tamtych okolicach. Gdzieś niedaleko Słupska ta Arizona była oryginalna. Tak, okay. Tak. No, ale PGR. Ale PGR, być może i to... I też ziemie odzyskane i tak dalej, tak. Więc kontekst... No właśnie, ale jaka jest tajemnica, bo ten film nie ucieka od różnych bolesnych wspomnień, zwłaszcza akcji Wisła, ale też innych. Ale ma co jakiś rodzaj pogody w sobie, promienności, radości. Jaka jest tego tajemnica? Ktoś by powiedział, bo ja znam bardzo dobrze ten zarzut, no państwo tak idealizujecie. Gdzie jest, czy takie jest życie? Muszę tutaj trochę osobistego wątku wpleść. Ten film bardzo nie podoba się mojemu ojcu. Zresztą bardzo się jakoś poróżniliśmy. Często tak się zdarza. A ja tak naprawdę nie miałem żadnych tutaj pretensji. Nie chciałem. Ja chciałem wysłać wam, tak jak mówię, taką pocztówkę. Taki trochę... Chciałbym, żeby ten film obejrzany za 10-15 lat mógł nas trochę przenieść w czasie. Pokazać, jak to wygląda. Ale też rozumiem, że on może jakoś, bo to jest dokument, jak wiecie, no to jest jednak bardzo osobista jednak interpretacja rzeczywistości. Pokazuje coś, a czegoś nie pokazuje. Tak. Ale ja chciałem złapać ten kawałek życia, tego światła, ale też nie pokazywać, że jest tak super kolorowo. Tam naprawdę ci chłopcy chleją, piją, nie mają za bardzo co do roboty, uciekają, tak jak mówią, wracają tylko po to, żeby umrzeć. A z drugiej strony nie spotkałem dawno wcześniej tak otwartych i życzliwych ludzi, z którymi 3 sekundy już gościli nas w swoim domu, karmili nas frykasami z Biedronki, takimi galaretkami, mielonkami jakimiś, to było tymi takimi napojami Helena, 3 cytryny. Tak. Tak. Wszystko. Skarby. To jakoś też mówi bardzo dużo o nas.
Nie zapominajmy o tym. Ale jaka jest tajemnica właśnie tego? Jak myślisz? No myślę, że to jest kwestia, myślę, że to spotkanie. Mhm. To jest taki moment wyjątkowy, kiedy człowiek staje naprzeciwko drugiego człowieka, patrzy mu w oczy, zadaje jedno, dwa pytania i to się dzieje albo się nie dzieje. Ja wam powiem, jak to wygląda, bo często byłem wysyłany na ulicę właśnie z takim zadaniem, żeby przynieść jakieś informacje, tak zwane sądy uliczne. I to jest w ogóle taki poligon dla dziennikarza, bo z tym, co wychodzisz, to dostajesz. Tak. Kiedy ja nie byłem pewien na przykład sam tematu, niedobrze go miałem zdefiniowanego w sobie, to wracałem z niczym. Ale czasami udawało mi się usłyszeć od ludzi tak niesamowite rzeczy na ulicy, że to w ogóle coś nieprawdopodobnego. Czyli twoja tajemnica jest, żeby ty byłeś po prostu wtedy zakochany i ludzie ci oddawali takie światło, jakie przynosiłeś ze sobą? Ja jestem zakochany ciągle. A myślę, że jest w tym jakaś prawdziwa tajemnica. To, co jest niezwykłe i w tym filmie, i w twoich filmach innych, no, pamiętam ten film o Zaleszanach na przykład, czyli o tym konflikcie pamięci, marszach ONR-ów w Hajnówce, czczących Burego jako bohatera i tych ofiarach, które... Ostatnich pamiętających. Pamiętających te mordy wtedy. Ale to, jak budujesz opowieści, jak tworzycie filmy, nie polega na tym, że, nie wiem, zapraszasz jakichś ekspertów, historyków z uniwersytetu, specjalistów, socjologów, którzy tutaj wyjaśnią tak naprawdę, jak jest naprawdę. Tylko ty dajesz budować tą mądrość ludziom. To znaczy twoja narracja jest tak zbudowana, że to ludzie właściwie mają szansę podzielić się swoją mądrością, odpowiedzią na dramaty, które doświadczali i tak dalej, że nie potrzebujesz żadnego jakiegoś dodatkowego backgroundu, bo jest jakaś wiarygodność w tym, że oni sami potrafią o tym niezwykle czasem opowiadać. Bardzo dziękuję. Staram się, żeby tak było. Tak. A to weź... Tak, proszę bardzo. Ja chciałam przywołać naszego kolegę redakcyjnego, no tak mogę powiedzieć, Jacka Hugo Badera, który kiedyś został pobity w hotelu, wrócił do redakcji z rozbitym nosem i koleżanka mu powiedziała, ty to masz szczęście. Bo reporter musi mieć szczęście i Igor ma to szczęście. Ta scena z tymi misjonarzami współczesnymi, którzy mówią o swoim nawróceniu, to jest pierwsza scena, jaką nagraliśmy. Dojechaliśmy do Braniewa z operatorem, którego zabraliśmy po drodze i w ogóle właściwie nie wiedzieliśmy, kim jest. I ja i ten operator jeszcze nie zdążyliśmy wysiąść z samochodu, a Igor już był leczony przez tą panią, która tam uzdrawia chorych za darmo, tą Sandrę. No więc to normalnym ludziom mi się wydaje, że to się nie przydarza. Mi to się nie przydarza, że wszyscy przychodzą do mnie z takimi tematami. A Igor ma to i myślę, że to widać w tym filmie, że on nigdy nie jest nad swoim bohaterem. On zawsze jest partnerem. A poza tym mieliśmy tylko jedno założenie, oprócz tego, o którym mówiłeś, że będziemy jak najbliżej granicy, że bardzo chcieliśmy pokazać tych ludzi zwyczajnych, które spotykamy, tak jak się pokazuje bohaterów hollywoodzkich. No, w cudzysłowie, bo nie mieliśmy aż takiego sprzętu, ale mieliśmy zdolnego operatora. I te portrety, które im robiliśmy, ta muzyka, którą ich podbijaliśmy, ona nie jest nigdy po to, żeby z nimi igrać, tylko po to, żeby pokazać człowieka, żeby dać im możliwość takiego portretu filmowego, bo film oczywiście tworzy jakiś mit natychmiast. Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie, Magdo. Może to już jest czas, żebyśmy ten mikrofon właśnie po tej stronie zostawili. Jeśli macie państwo ochotę włączyć się do tej rozmowy z pytaniem czy z własną refleksją, to bardzo proszę. Proszę bardzo, panie Grzegorzu. Aha. Więc tak, słuchając pytań panie Krzysztofie do Igora, w pewnym momencie złapałem się, że ja nie słucham jego odpowiedzi, tylko zastanawiam się, co ja bym odpowiedział. To jest jakaś taka też zdolność
pana i Igora, że nawiązaliście moim zdaniem bardzo twórczy, dla mnie osobiście twórczy, nie odtwórczy, ale twórczy, jakby taki klimat, który pokazuje, czym jest prowincja. Bo ja jestem też z prowincji. Igor wyjechał 20 lat temu, ja 60 lat temu. Ja jestem miastowy, ja nie jestem taki, nie chciałem powiedzieć wsiowy, nie to złe. Prowincjonalny. Znaczy prowincjonalny w myśleniu jestem. Natomiast miasto mnie w jakiś sposób buduje, w jakiś sposób tworzy, inspiruje. Ale chciałem jedną rzecz zauważyć, żeby za długo o sobie nie gadać. W ludziach jest mądrość, pan powiedział. Tak jest, w ludziach jest mądrość. Sztuka ją zauważyć, wydobyć. I powiedziałbym, jest taki człowiek w Polsce, którzy umieją ją wykorzystać. Mało takich ludzi jest. I dlatego szanse na jesieni, tych, którzy nie umieją tego zauważyć, maleją z każdym dniem. Dziękuję, przepraszam za pesymizm. Tato, miałeś mnie tutaj zaginać. Ja cię zagnę przy kolacji. Zobacz, jak się boi. Ale tak się zastanawia. Tłumaczę może bez, dlaczego pan Igor uważa, że Agato. Film mi się nie podoba. No on mi się nie podoba. Ze względu na to, że ja sobie wyobrażałem coś takiego, że przy tym filmie, jak przy niemalże większości polskich reportaży, nie zdarzy się ta sytuacja, oto taka, że pojedzie reportażysta na miejsce i powtórzy to, co wszyscy wiedzą, że tak jest. Powie tak, tak rzeczywiście jest. Tak, no, tak mniej więcej. No bo te nastroje, że boją się pogranicza, to oczywiście wiemy wszyscy, że tak jest. To, że piją wódkę i udają, i że jest banderoza, czy tam jakieś tam, nie, jak to te mamroty, czy mózgojeby, nie wiem, jak to się tam nazywa, i że to obowiązuje, oczywiście tak jest. I oczywiście tak jest, że jest marazm i że tak nie wiadomo, gdzie palec wsadzić, i wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. I och, no o właśnie, wyjąłeś mnie z rąk, że ja właśnie spodziewałem się, że osoba taka jak Igor, bardzo go wysoko cenię, znajdzie więcej takich katek kopulatek, symbolicznych już tych, niż potwierdzenie sytuacji, że tak jest. Tak, rzeczywiście. Ludzie, nie mylicie się. Nie potwierdzenie, wydobycie. Nie, no po prostu znalazłem tam to, że no tak faktycznie, no nie myliłem się. Mhm. Że nic w tym miejscu się nie zmieniło. O tak. Natomiast może jest gorzej, może jest lepiej, może jest jak... Bardzo dużo mi namieszała w głowie, znowu zapomniałem tą panią, która z wami współpracuje, reportażystka, która niedawno umarła, pani dziennikarka. Lidka Ostałowska, mówisz o Lidii, tak, Ostałowskiej. Która najbardziej w reportażu zarzuca, że tak rzeczywiście jest. Że jeżeli jedziesz w góry, to na pewno pokażą górala w parzenicach i będzie mówił góralskim językiem. Tak. Znaczy, tylko dodam, Jurku, że ja te sprawy, co tak jak jest, to w ogóle w tym filmie traktuję jako marginalne. One są gdzieś tam w dalekim tle, natomiast na pierwszym planie są zupełnie inne nastroje, emocje i tak dalej. Wiesz? Bardzo dziękuję, no wiesz. No. Ale to właśnie, jakby wyjaśniam, skąd to. Tego się bałem i może jak gdyby bojąc się tego, kurde, jednak miałem rację, że się bałem. O tak, to może. Czyli ja z kolei może wpadłem. Ale ja wiem, że ojciec jest najbardziej wymagający. Taka jest rola taty. To jest tak. Ale to byłoby jedną rzecz. Tak. Trzeba też umieć i
więc ja teraz rzucę kamyczek do pana ogródka. Pan inaczej patrzy niż Igor. On widzi więcej. Ja przykro mi to powiedzieć. On widzi więcej. Tak, tak. Może 51% więcej, bo dla mnie ten film jest prawdziwym, autentycznym i w sumie optymistycznym, bo to nie chodzi, jak ile ludzie mają pieniędzy. Ja widzę w tym ludzie szczęście, wewnętrzną zgodę ze sobą. Tak, serdecznie dziękuję. Ludzie, naprawdę, to bardzo miłe. W tym filmie widzę pewną równowagę ludzi, którzy tam mieszkają. Oczywiście przyjeżdżamy umierać. Ja dzisiaj byłem na cmentarzu, sprzątnąłem i tam już jest miejsce zrobione. W każdym bądź razie. Patrzeć reportażowo mało ludzi w Polsce potrafi. Tak. Ja na przykład jak wyjeżdżając Sejm, przepraszam, że sobie mówię, zapisuję 10-15 stron refleksji. Dzisiaj na przykład i w piątek kupuję dwie gazety w piątek. Trybunę Ludu i Gazetę Wyborczą. Trybunę Ludu? O właśnie, i teraz nie ma trybuny. I ta pani, z której mówi, proszę pana, kiedyś była Trybuna Ludu, a teraz tylko została trybuna. Gdzie jest lud? I to jest reportażowe. Niechcący tworzy się sytuacja. Ja ją sobie zapisałam w notysiku. Dziękuję, przepraszam, że tyle gadam. A tak przy okazji, już jak jesteśmy przy rodzicach, to... Myśląc o twoich filmach, wiesz, i o tym, jaki budujesz stosunek taki, bo oczywiście wpływ ojca znamy i to, sam powiedziałeś, te spektakle, muzyka, którą od początku uczestniczyłeś, czyli ten sznyt kulturowy masz, ale tak myślałem dużo o wpływie mamy, wiesz, pielęgniarki, tego innego stosunku do człowieka, wiesz? Wydaje mi się, że od mamy dostałem coś takiego jak etos pracy. Że to jest coś, co jakoś przesiąkłem tym. Mama bardzo ciężko pracuje, przez całe życie bardzo ciężko pracowała. I też jej historie ze szpitala nieprawdopodobne. I ci ludzie, których czasami mijamy razem na ulicy, którzy podchodzą i Pani Ewo, bardzo Pani dziękujemy. I te czekolady, które mama przynosi. Jest taka specjalna szafeczka na te czekolady, którą znają wszystkie wnuki i my. No a to już mówiłem o tym na początku. No muszę Wam pokazać. Tak. To jest zdecydowanie od mamy i to nie chodzi o jedzenie. To chodzi o zjadanie życia. Aha. Myślę, że to jest od mamy. To się jakoś krystalizuje w tym jedzeniu, a jakoś się tam w tym wszystkim zamyka, ale no nie do przecenienia. Czyli to, co masz tutaj wytatuowane, te widelce. Widelce? I nóż. A, nóż i widelec, tak. Aha. To jest to jakby pochłanianie. Tak, tak, życia, tak, 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 tak. Ja jestem łasy na życie. Igorze, bo teraz myślę, znowu wracam do ciebie, bo jakby to była taka sytuacja, że my do ciebie dojeżdżamy z tą kamerą, wiesz, i ty siedzisz na tej ławce takiej troszkę z rancha, która jest z tymi chłopakami i do ciebie wraca to pytanie, co dalej, jak z przyszłością, dokąd idziemy. To jakbyś takiemu reporterowi Hugo Bader, zakładajmy, przyjeżdża do ciebie. Jak byś mu odpowiedział na te pytania? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wszyscy zginiemy. A drugie, to zróbmy tak, żeby skoro jesteśmy tutaj tylko gośćmi, to się rozgośćmy po prostu na tym świecie. Zginiemy.
My żyjemy, mam wrażenie, że w czasach ostatecznych. To jest taki... Mówisz głównie z powodu klimatu? Nie, nie tylko. Nie, nie tylko? Nie tylko. Klimat to jest jakaś, emanacja tego, kim jesteśmy, co robimy. Mhm. Mieliśmy kilka dni temu wspaniałe spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, który napisał doskonałą książkę Dziennik Końca Świata. Tak. W którym w ogóle klimatu nie ma i tego problemu ocieplenia i tak dalej nie ma. On pisze o tym, że koniec świata czuje codziennie, kiedy wchodzi na trzecie piętro po schodach. Mm-hmm. Ale on zwrócił uwagę moją na coś, co czułem jakoś, ale nie do końca mogłem to nazwać, że przyszły takie czasy, w których bardzo ciężko jest się nam porozumieć. Mam na myśli nie tylko sytuację polityczną, społeczną, ale też tak zwyczajnie w rodzinach. On powiedział, że ciężko jest się nam porozumieć, bo wkładamy nawet pewną pracę i energię, żeby się nie porozumieć. I coś w tym jest. A z drugiej strony czuję, że my mamy jeszcze dużo szans na to, żeby to uratować. I bardzo wszystkich proszę i apeluję o to, żeby to robić. Na swoim małym podwórku, w swoich małych rodzinach, żeby ze sobą rozmawiać przede wszystkim, żeby się słuchać. Tak, to Mikołaj Trzaska w wywiadzie, który Magda robiła z nim jakiś czas temu. Też po obejrzeniu naszego filmu. Tak. Powiedział, że on w ogóle bardzo podziękował nam za ten film właśnie. Powiedział, że to taki kawałek świata i życia, że to jest pulsujące życie, że on to widzi w tym filmie. Ale powiedział właśnie o tym, że te takie najprostsze, najzwyczajniejsze rozmowy typu po ile papierosy i jakim tramwajem na Pragę, to one mogą nas uratować. A Bonowicz jeszcze też wspaniałą rzecz powiedział, że kiedy słyszy hymn i te słowa, jeszcze Polska nie zginęła, to nie myśli o tych wojakach, tylko myśli właśnie o tych takich naszych małych sklepikarzach, o tych takich ludziach, którzy to pchają do przodu, którzy codziennie wychodzą na bazar, żeby sprzedać swoje pomidory, którzy kombinatoryka, ta nasza słynna Polska, to jest jeszcze Polska nie zginęła. To na naszym podwórku. Czyli wobec, bo tak myślę o tym twoim światoodczuciu, że z jednej strony jest wobec końca i odpowiedź na to rozgościć się, to znaczy rozejrzeć się dookoła, zobaczyć, gdzie jesteśmy, więzy. Odbudować więzi. Gość ma też pewne obowiązki i nie wchodzi się w butach do domu na przykład. Buty się zdejmuje, tak? Wiecie wszyscy o tym. I różne inne takie. Musimy troszeczkę po prostu może zwolnić, ten las zostawić, raczej go sadzić niż wycinać. Muszę wam opowiedzieć o wspaniałą historię, którą też przeżyliśmy kilka dni temu. Na Kieleczczyźnie są dwie panie, które od lat 90. zajmują się właśnie konopiami, tymi legalnymi, siewnymi. Kilka tygodni temu odezwał się do nich jakiś Kanadyjczyk z prośbą o spotkanie. One odrzucały, strasznie dużo ludzi tam się kręci i proponuje różne interesy. Więc odrzucały. W końcu ten koleś pojawił się przed bramą, już nie miały wyjścia. No i dziwna rozmowa w ogóle, że czy jesteście jakoś związani emocjonalnie z tym polem, z tą swoją plantacją. One w ogóle nie wiedziały, o co chodzi. W końcu okazało się, że Kanadyjczycy chcą kupić ich firmę za 100 milionów złotych. No i od nich dowiedziałem się na przykład, że hektar takiej konopi redukuje dwa razy więcej dwutlenku węgla niż 60-letni las. Tylko że konopie rosną 120 dni. I uwierzcie mi, że
ci, którzy pociągają za sznurki, którzy nami rządzą, wiedzą o tym, bo takie raporty, badania są dostępne, ogólnie dostępne, docierają. Jest Instytut Włókiennictwa w Puławach. Świat się uczy od nas. No ale węgiel. Tak. Czy zginiemy i kultura nie da nam szansy? Bo w moim odczuciu to zginiemy. Ja rozumiem przesłanki, mniej więcej wyobrażam. Żyjemy w świecie, gdzie moralność upadła. Liczy się efekt. Efekt można osiągnąć, czyniąc, zarzucając moralne zasady gry. Bo inaczej, jeśli będziemy moralność przestrzegać, przegramy w tym świecie. Egzemplum Volkswagen. Dlaczego te dwa samoloty spadły, nie będę wnikał. Natomiast jesteśmy w kulturze, w Krasnogródzie. Panie Krzysztofie, do pana pytanie. Czy jest ratunek, żebyśmy zmniejszyli szansę tego, jak to pan powiedział, zginiemy, tak, tego zaginięcia? Bo ja już do katedry nie chodzę, oczywiście. Tam już szansy nie widzimy. Europa też nie widzi. Ale czy kultura może być szansą na uratowanie się? Dziękuję. Przepraszam, że trzeci raz zabieram głos. Tylko króciutko powiem, że widzę w tej rozmowie tutaj takie analogie czy nawiązania do takiej książki już w ogóle niedostępnej nigdzie, Małe Centrum Świata się nazywa, dawno wyczerpany, która też te sprawy omawia, ale bo tam też podaje, wiesz, jak walczyć z Goliatem, tak? Bo to jest też sposób walki, taktyki. Czyli przestrzegam przed tym, żebyśmy uwierzyli, że Goliata możemy pokonać tylko drugim Goliatem. Że właśnie ten pęd do wielkiej liczby, do sukcesu, do dużej masy tego, żeby przeciwstawić się, pcha nas w ślepą uliczkę, że tylko Dawid mały z uwagą na drobne może zmienić tą sytuację, bo zawsze tylko Dawid zmieniał świat. Nigdy nie było inaczej. To małe zmieniało zawsze świat. Więc jesteśmy na takim progu. Wczoraj miał urodziny Dalaj Lama i przypominam sobie jego takie niezwykłe, ważne powiedzenie. Powiedział, że my już, że świat więcej nie potrzebuje ludzi sukcesu. Jak żeśmy definiowali sukces do tej pory. Świat potrzebuje ludzi pokoju, przyjaznych ludziom, oddanych swoim wspólnotom lokalnym i małym sprawom. To znaczy my musimy przewartościować w ogóle, co znaczy sukces. Tak? I kto to jest człowiek sukcesu w świecie. I ten film, ja myślę, że tak. No więc właśnie, że to jest inna filozofia sukcesu, prawda, która będzie po prostu powoli docierała. A idąc tym tropem, Igorze, to jakie praktyczne dalej kroki ty widzisz? Co chcesz robić? Za co chcesz się wziąć w tej sytuacji? No ja chcę zrealizować swój pomysł i chcę tę Polskę przejechać naokoło. Wzdłuż granic. Wzdłuż granic. Aha. To jest 3511 kilometrów. Tylko w tym momencie mam taki pomysł, żeby właśnie szukać mistrzów jedzenia i kulinariów. Chciałbym przez kuchnię opowiedzieć trochę o tej Polsce. O tym, co jest nasze, a co już nie jest nasze. A gdzie to taty słowa, gdzie szakotis się zamienia w sękacza, gdzie stuliście z Pireka Czernik. Taką mam taki plan, mam takie marzenie, żeby odbyć taką kulinarną podróż po pograniczu. Aha. I żeby to zrobić, co zrobisz? Crowdfunding jakiś, że będziemy mogli ci pomóc jakąś akcją, czy... Jesteśmy w tym momencie w trakcie dopinania projektu
z pewną siecią handlową, która, okay. która może być sponsorem. Która ma być sponsorem tego. Okej. Okay. Tak. Kto jeszcze z Państwa by chciał zapytać? Małgosiu, proszę. Tu. Ja tylko chciałam się z Państwem podzielić pewną radością, którą odczuwam. Igor wie, o czym będę mówić. Będę opowiadać o takim naszej rozmowie dawno temu, kiedy stanąłeś przed wyborem studiów, gdzie prowadzi moja droga? Takie było pytanie. I ja wówczas pozwoliłam sobie na poradę serdeczną, najserdeczniejszą. To znaczy powiedziałam, Igor, pamiętasz, ty masz talent. I bo widziałam w Igorze talent dziennikarza. Znaczy miałam okazję to widzieć podczas naszej wyprawy na Białoruś. Bo my byliśmy takimi reportażystami. To się samo stało. My dotarliśmy do świata, który właściwie już zamierał, umierał. W takim sensie naprawdę dosłownym. To byli starzy ludzie, którzy odchodzili z powodu wieku i nigdy do tej pory nie mogli zrobić tego, co bardzo pragnęli. Oni pragnęli opowiedzieć swoje życie. I tam zjawiliśmy się my, bardzo młodzi ludzie, i posłużyliśmy się taką intuicją serca. Znaczy my chcieliśmy zostać tymi obdarowanymi tą opowieścią. My chcieliśmy słuchać. I ta intuicja była bardzo prawdziwa i bardzo szczera. I tak też postępowaliśmy, słuchając tego, co oni chcieli powiedzieć. A wszystko to się właściwie streszczało do takiej jednej wypowiedzi, takiej kobiety z Arcisz, która nas zatrzymała i powiedziała, ja chciałaby opowiedzieć swoją żyźń, będzie mnie lekcze. I to jest właściwie chyba motto naszego tam pobytu i naszej jakiejś takiej misji, tej obecności tam. Wszyscy do tego włączyliśmy się, jak tam byliśmy w grupie 20 osób. Ale ja spostrzegłam coś, patrząc na wszystkich młodych, którzy tam byliśmy, że Igor ma naprawdę szczególny dar. To znaczy ten dar to jest dar słuchania, który w tym zawodzie jest niezbędny, ale jeszcze inne talenty do tego były, bo my tworzyliśmy portrety tych ludzi. My opisywaliśmy ten świat i pióro było naprawdę lekkie i łatwo biegające po kartce. I pomyślałam sobie, że tego nie można stracić. I podczas tej naszej rozmowy po prostu to powiedziałam wprost. Może powiedziałam to źle, zbyt jednoznacznie, bo powiedziałam, ty powinieneś. A tytuł tego dzisiejszego spotkania jest tak, jak go sam wybrałeś, że kochasz wolność. Więc trzeba było się zbuntować może wobec takiego jednoznacznej wypowiedzi. Nie wiem, może teraz będę już tworzyć mit, ale może mi wtedy powiedziałeś nie teraz. Mam nadzieję, że wtedy usłyszałam nie teraz, bo się jakoś uspokoiłam. No i poszedłeś tą swoją drogą, ale nie zdradzasz talentów, którymi zostałeś obdarowany, i żeby nie było grzechu. Więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj
z Państwem i że oglądam, słucham tej rozmowy i naprawdę bardzo, bardzo się raduję, że byłam gdzieś w pobliżu tego, kiedy być może, że właśnie chwytałeś tą nić, którą teraz trzymasz mocno w ręku i po prostu jedyne, co mogę powiedzieć, że jestem bardzo radosna i życzyć ci, żebyś trzymał mocno i rozwijał te talenty, którymi Najwyższy ciebie obdarował. Dziękujemy. A tak do rzeczy. Piszesz? Cały czas. Aha. Zaczynam współpracę z magazynem takim dla kobiet, który się nazywa Uroda Życia. Aha. Za chwilę będzie tam właśnie moja rozmowa z tymi farmerkami, milionerkami, wspaniałymi kobietami, rolniczkami. Po głowie chodzi mi pomysł na cykl reportaży lub może nawet książkę. Taką na poły fabularną, na poły reporterską, gdyż chciałbym sportretować bardzo trudny temat, o którym się nie mówi, czyli chciałbym pokazać półświatek narkotykowy na prowincji polskiej, który istnieje, jest wielkim problemem, a o którym narkotyki to są w mieście, tak wszyscy myślimy. To też sytuacja taka... być może osobista, kuzyn, który pojawił się jakoś w moim życiu, po prostu zmaga się z tym problemem. A to jest chłopak, który większość życia spędził za granicą. Mieszkał ze swoim ojcem w Belgii, w Holandii, wrócił z powrotem. I na jego jakby, on jakoś stał się takim bardzo ważnym dla mnie człowiekiem. Jest niesamowicie zdolny, jest hip-hopowcem, wspaniałym, naprawdę. Poetą, kucharzem i utracjuszem. Aha. Takim stuprocentowym. Bardzo mnie inspiruje ten człowiek. Ale w tym momencie skupiam się bardzo mocno na tym projekcie, o którym mówiłem, czyli mam nadzieję, że to wyjdzie, że uda się przyjechać w Polskę wzdłuż granic i pokazać, kim jesteśmy też od strony kuchni. Drodzy Państwo, no to była szczególna sytuacja, bo Igor lubi bardziej słuchać niż mówić, ale myślę, że to była piękna opowieść Igorze tego wieczora. My wszyscy, nie tylko Małgosia, ale widzimy troszkę poprzez ciebie warsztat naszej pracy, bo my też uczymy słuchać się, ale też uczymy empatii wobec innych. Ty bardzo dużo robisz i wobec natury, i wobec niepełnosprawnych, i ekologów, i imigrantów, i w inny sposób wykluczonych, że pojawiłeś się na tym froncie z całym swoim warsztatem i talentami, pogranicznym froncie, który jest jakby w sercu swoim, ma to, że właściwie nasze życie zdobywa sens wtedy, kiedy potrafimy dopełnić siebie, to swoje ja, tą swoją tożsamość, taką czy nie inną, innością. Tak, że sami czujemy, żebyśmy byli niepełni do końca. I ten film, który pokazałeś, cała praca, którą robisz, jest z tego warsztatu i strasznie ci chcę w imieniu, myślę, nas wszystkich podziękować za to i wiedz, że tutaj masz ludzi, którzy trzymają kciuki za to, jak będziesz dalej szedł tą swoją ścieżką. No i zawsze pamiętaj, że masz gdzie powrócić w razie czego. Bardzo dziękuję. Igor Nazaruk był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję wam.